Zakład Ubezpieczeń Społecznych od nowego roku przejmuje koordynację rządowego programu Rodzina 500+, ale to nie jedyne zmiany, ponieważ pojawi się nowe świadczenie wspierające rodziców, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy. W jaki sposób można będzie starać się o te świadczenia, wyjaśnia rzecznik Pomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Krzysztof Cieszyński. 1 stycznia zmieniają się zasady wypłaty świadczenia 500+. Realizację tego świadczenia przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o te świadczenie będą składane już tylko wyłącznie w formie elektronicznej. Do tej pory była dopuszczana też forma papierowa. Od 1 stycznia nowe wnioski będą składane już tylko w formie elektronicznej. Są trzy kanały wpływu, czyli Platforma Usług Elektronicznych ZUS PUE, portal, który należy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, portal Empatia, a także bankowość elektroniczna. Tutaj do tej pory oferowało tą możliwość 16 banków, ale ta oferta cały czas się poszerza. Trzecia zmiana jest taka, że świadczenie nie będzie już realizowane w formie gotówkowej. Jedyna dopuszczalna możliwość pobierania tego świadczenia to będzie na rachunek bankowy. Także przygotowując się do złożenia wniosku, trzeba też pamiętać, żeby przygotować sobie numer rachunku bankowego, na które to świadczenie ma być przelane. Pozostałe zasady dotyczące tego świadczenia nie zmienią się, czyli świadczenie nadal wynosi 500 zł, przysługuje na każde dziecko w rodzinie, niezależnie od kryterium dochodowego. To świadczenie jest nieopodatkowane, jest też wolne od zajęć komorniczych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski od 1 stycznia, czyli jak gdyby nowo składane wnioski. Natomiast te świadczenia, które są teraz realizowane, aż do końca maja będą realizowały gminy czy miejskie ośrodki pomocy społecznej. Natomiast na nową turę wniosków będzie można składać od 1 lutego. A pełną realizację świadczenia przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 czerwca. Czym jest rodzinny kapitał opiekuńczy? Rodzinny kapitał opiekuńczy jest to nowe świadczenie, które będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to kwota 12 tysięcy złotych, które przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie od ukończenia przez nie 12 miesięcy aż do 35 miesiąca życia. To świadczenie może być wypłacane przez 2 lata w wysokości 500 zł miesięcznie albo przez jeden rok w wysokości 1000 zł miesięcznie. Wnioski składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, będzie można składać od 1 stycznia, tylko w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS PUE, portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, portal Empatia, albo przez bankowość elektroniczną. Świadczenie jest realizowane w formie bezgotówkowej, także tylko przelewy na rachunek bankowy. I kolejne wsparcie dla rodzin, czyli dopłata do żłobków. To jest też nowe świadczenie, które będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tak, to świadczenie będzie, wnioski o to świadczenie będzie można składać od 1 kwietnia przyszłego roku, natomiast będą one wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia. Będą one nie wypłacane dla rodziców, tylko bezpośrednio do placówki. Ta dopłata przysługuje na dzieci nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, a więc albo na pierwsze dziecko w rodzinie, ale też na jedynaków. Dopłata jest w wysokości do 400 zł, ale nie więcej niż faktyczne koszty, które ponosi się za pobyt dziecka w tej placówce, czyli w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna. Świadczenie dotyczy tylko kosztów pobytu dziecka, bez kosztów wyżywienia. Zmiana, która pojawia się, która już jest zatwierdzona, to jest również zmiana realizacji bonu turystycznego. Pan prezydent podpisał ustawę, która przedłuża możliwość korzystania z polskiego bonu turystycznego aż do końca września 2022 roku. Także do tej daty trzeba dokonać płatności przy użyciu bonu turystycznego. Sama ta impreza turystyczna, czy też nocleg może się odbyć w terminie późniejszym. Bon aktywujemy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, czyli na PUE, podajemy tam swój adres, e-mail i numer telefonu komórkowego, na który przyjdzie kod autoryzacyjny, który będziemy pokazywali w momencie realizacji płatności tym bonem. Wysokość bonu turystycznego to jest 500 zł na każde dziecko. Na dziecko z zarzeczoną niepełnosprawnością przysługuje jak gdyby dodatkowy bon też w wysokości 500 zł. A w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej od 20 grudnia aż do 9 stycznia rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na opiekę nad dziećmi, które nie ukończyły 8 roku życia, a także na opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością. Tutaj w zależności od orzeczenia o niepełnosprawności wiek tych dzieci może się różnić. Ten dodatkowy zasiłek opiekuńczy powoduje, że nie czerpiemy z tego limitu 60 dni na opiekę nad dzieckiem zdrowym, które normalnie przysługiwałoby w ciągu roku. Także właśnie jest to jak gdyby dodatkowa pula dni, z których mogą rodzice korzystać. Podstawą do wypłaty tego świadczenia jest oświadczenie rodzica o konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. To oświadczenie, jeżeli jesteśmy zatrudnieni na umowie o pracę czy na umowie zlecenie, składamy do swojego pracodawcy. Natomiast osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, taki wniosek składają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.